Zadanie. Oblicz objętość i pole całkowite walca, którego przekątna o długości 8 pierwiastek z 2 jest nachylona do podstawy pod kątem 45 stopni. Wykonajmy na początku rysunek do zadania. Rysujemy walec, zaznaczamy przekątną 8 pierwiastek z 2 i również na początku trzeba zaznaczyć kąt nachylenia tejże przekątnej do podstawy. W tym celu dorysujemy jeszcze średnicę podstawy, no i właśnie tutaj oznaczymy kąt 45 stopni. W zadaniu, jak widzisz na rysunku, jest dana przekątna 8 pierwiastek z 2. Tutaj powstał nam bardzo charakterystyczny trójkąt. Jest to połowa kwadratu. Zauważ, tutaj masz kąt prosty, tutaj 45 stopni, więc tutaj ten niewidoczny kąt również ma 45 stopni. Po prostu ten odcinek jest przekątną takiego oto kwadracika, który jest przekrojem walca. Wzór na przekątną kwadratu to jest a pierwiastek z 2. A my mamy przekątną, jest to 8 pierwiastek z 2. Więc można przerównać wzór do naszej danej z zadania. Takie równanie dzielimy stronami przez pierwiastek z 2 i otrzymujemy, że a jest równe 8. To znaczy, że ten odcinek jest równy 8 i ten też jest równy 8, co zaznaczamy na rysunku. W tym momencie możemy już pomału przejść do obliczenia objętości. Wypiszemy tylko podstawowe dane. Wysokość h jest, jak widzisz, 8, a promień to połowa tej średnicy, czyli 4. Teraz wzór na objętość. V równa się pi r kwadrat razy h. I wstawiamy, ponieważ mamy zarówno promień, jak i wysokość. Pi przepisujemy, r do kwadratu to 4 do kwadratu, h to 8. Podnosimy 4 do kwadratu, czyli pi razy 16 razy 8, wymnażamy liczby, 128 pi. Teraz przejdźmy do pola całkowitego. Wzór na pole całkowite to 2 pi r kwadrat, czyli tutaj mamy dwie podstawy, plus 2 pi r h, tutaj zaś mamy pole boczne. I ponownie wstawiamy do wzoru, ponieważ mamy wszystkie dane. 2 pi przepisujemy, r kwadrat to 4 kwadrat, tutaj 2 pi ponownie przepisujemy, r to 4, h to 8. Wymnażamy. 4 do kwadratu to 16, 16 razy 2 to 32 pi. 2 razy 4 to 8, 8 razy 8, 64 pi. Dodajemy teraz liczby ze sobą, otrzymując 96 pi. Dajemy na końcu odpowiedź do zadania. Objętość walca wynosi 128 pi jednostek sześciennych, a pole całkowite 96 pi jednostek kwadratowych. Tutaj dodałem na końcu w wyrażeniach j do trzeciej, a tutaj j do kwadratu, ponieważ w zadaniu nie było żadnych jednostek, więc oznaczamy to jako j, czyli jednostkę. Tutaj do kwadratu, a tutaj do potęgi trzeciej.